z zakulis w Chili Z. Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję z zakulis, a moją dzisiejszą gościnią kobieta, która bardziej multiinstrumentalna chyba już być nie może, Julia Wieniawa, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć wszystkim. Julia, Julka. Jak chcesz, Julia, Julka, obie wersje dozwolone. Julka, miałaś 14 lat, jak poszłaś do rodzinki, czyli tak naprawdę zdecydowaną część dojrzewania przeżyłaś na oczach publiczności, doświadczyłaś wszystkiego na każdej ze scen. Czy jest cokolwiek, co cię jeszcze w jakikolwiek sposób stresuje? Tak, nawet dzisiejszy wywiad w jakiś sposób delikatnie podnosi ciśnienie, jednak zawsze chcesz wypaść jak najlepiej. Także ta trema jest przed każdym występem na żywo, przed każdym koncertem, przed każdym spektaklem i to się nie zmienia. Generalnie wiadomo, przed premierą jest zawsze ciężej, bo jakaś taka presja w głowie się mieści i ona dopiero po premierze spada, a później jednak nawet jak są dobre opinie po spektaklu, czy nawet po koncercie, to chcesz później tą opinię utrzymać, więc nadal ta trema jest, bo chcesz po prostu wypaść jak najlepiej, także to się nie zmienia. Ty mierzysz się z nieustanną tremą z każdej strony, non-stop. Nigdy nie przeszło ci już to w jakikolwiek sposób w nawyk, bo jedyne miejsce, w którym widziałem taki delikatny stres u fachowca, który już z tą kamerą jest obtrzaskany z każdej strony, to u Kuby, ale zastanawia mnie tylko dlaczego. Czy dlatego, że bałaś się strzału w kolano sama od siebie, czy jednak bałaś się, że zaskoczy cię tak naprawdę miejsce dla weteranów showbizu? No Kuba mnie zapraszał do siebie 3-4 razy. I już chyba jak miałam 18 lat, przy pierwszym filmie, tam jak występowałam gdzieś u Wegi czy coś takiego, i ja wiedziałam, że on jest nastawiony trochę na mnie, żeby mnie tam trochę z tym upolować. Dokładnie. Więc odmawiałam, ponieważ chciałam przyjść po pierwsze już z konkretnym materiałem, czyli z płytą, i z jakimś konkretnym CV, że w razie czego po prostu mam się czym bronić. Nie? Ale później zrozumiałam i też dojrzałam do tego wywiadu, że wcale nie idę tam z nastawieniem pod tytułem wojna, tylko po prostu miła rozmowa i Kuba mnie bardzo dobrze przyjął i dobrze tak potraktował podczas tego programu, także byłam miło zaskoczona i jakoś poszło, ale owszem miałam stres, bo to było coś takiego, że o kurde, zdecydowałam się, siedzę na tej kanapie, o fuck, zaraz po prostu strzelę im takim pytaniem, że ze stresu nie będę wiedziała, co odpowiedzieć, wiesz. Więc o, tak, więc nóżka chodziła, ale nóżka zawsze o mnie chodzi, ewidentnie mam jakiś tik nerwowy. Przeczytałem o tobie, ciągnęło mnie zawsze do dorosłości, a jednocześnie na drugiej stronie tej wagi chcę przeżyć młodość w beztroski sposób. Jak, skoro patrzę na ciebie na mediach społecznościowych, chyba ponad 2 miliony osób. No tak. No to... A od 14 roku życia sama mówisz, że ciągle wystawiasz się na próbę. Czy to właśnie te doświadczenia spowodowały, że szybko weszłaś w dorosłość? Czy ciebie zawsze do niej ciągnęło? Ciekawe pytanie. Z jednej strony rzeczywiście jak byłam dzieckiem, zawsze ciągnęło mnie do dorosłości i miałam zawsze starszych znajomych ze starszych klas, na obozach różnych też się kolegowałam ze starszymi kumplami czy koleżankami. I w ogóle powiem ci, to ostatnio tak zrozumiałam, że mam wrażenie, że jako dziecko czułam, że jestem dorosłą osobą zamkniętą w ciele dziecka. Nie wiem, to zabrzmi mega dziwnie, jakoś creepersko, ale mam wrażenie, że jakbym, nie wiem, może w poprzednim wcieleniu byłam już kilka razy, nie wiem, dorosłą albo starą nawet osobą i nagle w tym nowym wcieleniu, w tym jak byłam dzieckiem, po prostu tak bardzo chciałam już, dobra, ominimy ten temat z tej podstawówki, gimnazjum, ja już wiem dokładnie, czego ja chcę, już wiem, co będę robić, wiem, w którym kierunku idę w tym życiu i dlatego tak bardzo zawsze chciałam ominąć to bycie dzieckiem i nie bardzo nie lubiłam, jak ktoś mi mówi, co ja mam robić, czego nie mogę, co mogę i dlatego jak tylko ta osiemnastka wybiła, to miałam takie, w końcu. I od razu wyprowadziłam się z domu rodzinnego. Od razu już też kariera mi bardzo mocno przyspieszyła. Jak tylko wybiła mi ta osiemnastka i mogłam robić to, co lubię i to, co kocham. Ale owszem, też później te wszystkie doświadczenia filmowo, okołofilmowe i medialne sprawiły, że
też nie mam za bardzo możliwości popełniać błędów. A przynajmniej tak wcześniej myślałam, bo teraz trochę większy luz mam w sobie i nie przejmuję się aż tak bardzo, co tam o mnie napiszą. Dziękuję. Ale oczywiście nadal staram się, przynajmniej w social mediach, no wrzucać takie treści, które są poprawne, no bo dużo młodych osób mnie też obserwuje, więc wiem, że jestem dla nich jakimś wzorem do naśladowania i nie chciałabym przekazywać jakichś niewartościowych treści. Nie? Jak robisz retrospekcję tego wszystkiego, co się już wydarzyło, masz w tym roku 25 lat, zastanawiam się, czy jednak mimo wszystko ta chęć bycia dorosłą cały czas od 14 roku życia nie doprowadziła cię w którymś momencie do tego, że pomyślałaś sobie, kurczę, to szło za szybko, chciałabym się cofnąć. Jednak jak moje koleżanki, koledzy chodzili do liceum i uczyli się do sprawdzianów z przyrody, to ja już mierzyłam się z kontraktami, z myśleniem, z tremą, z tym, jak wypadać dobrze przed publicznością i budować z odpowiedzialnością też jakąś, nie? Autorytet, niebywałą odpowiedzialnością. Czy czasami miałabyś ochotę nie tyle cofnąć czas, co powiedzieć sobie coś miłego, otulającego w tej kwestii? Nie zmieniłabym nic. I zupełnie nie żałuję tego, że to tak szybko się potoczyło, bo dzięki temu jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. I, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, złapałam ten luz, którego brakowało mi kiedyś. I w ogóle kiedyś usłyszałam bardzo ciekawy komplement od mojego znajomego jeszcze z liceum, że chyba jestem jedyną osobą, którą sława i pieniądze zmieniły na lepsze wręcz. Z tego względu, że po prostu jako młoda dziewczyna zawsze chciałam wszystkim udowodnić, że tak, ja potrafię, ja wam udowodnię, że ja osiągnę to i to, bo nikt mi nie wierzył. Pamiętam, że w gimnazjum pokłóciłam się z moją ówczesną przyjaciółką o coś i ona powiedziała, weź w ogóle, zejdź na ziemię, bo ty nigdy nie będziesz tą aktorką i tą piosenkarką. To jest w ogóle, wiesz, marzenie ściętej głowy. I ja zawsze miałam takie poczucie, Boże, muszę wszystkim udowodnić, że właśnie da się zrealizować swoje marzenia, swoje cele. I w momencie, kiedy je rzeczywiście osiągnęłam, to nagle jakoś tak... Ciśnienie zeszło? Ciśnienie zeszło i zaczęłam być wreszcie normalna, wiesz? Także nie żałuję, że tak szybko to się potoczyło, bo też mam w sobie dużą już wiedzę na temat świata. Myślę, że też dużą inteligencję emocjonalną z tym związaną i tych doświadczeń na pewno bym nie wymieniła na to, żeby, nie wiem, pójść kilka razy więcej na imprezę, nie? Jasne, ale dorastałaś w show biznesie i to nie jest łatwe. Są ludzie, którzy na pewno na twoich plecach bardzo często chcieli albo przygarnąć jakąś kawałek tortu dla siebie, albo próbować... Już z sądami, przepraszam, ci wchodzę, ale sądem to już mnie ktoś od 18 roku życia straszył. Na szczęście wygrane są to przeze mnie rozprawy, ale hien jest bardzo wiele wokół i trzeba uważać. Na szczęście mam mamę obok, która jak lwica zawsze mnie broni i też sprowadza na ziemię. Także cieszę się, że ją mam obok, bo naprawdę pytam z perspektywy nawet własnych doświadczeń pracy od 15 roku życia, gdzie mi mama zawsze mówiła, pilnuj swojego drinka. Nie mówiła, nie pij alkoholu, bo to gdzieś jakoś tak w naszej branży czasami się dzieje, że jakiś kieliszek szampana przed 18 wypijemy. Natomiast kwestia tego, żeby ktoś ci czegoś nie wrzucił do środka. Czy ty zawsze miałaś oczy z tyłu głowy, czy zdarzało ci się w którymś momencie, że po prostu, wiesz, tempo, fan, osoby dookoła sprawiały, że lejce puszczałaś? Że lejce? Powiem ci szczerze, że moja mama, ona miała, nie wiem, z dobrą jakąś intuicję wychowawczą, mówiła tak, a rób sobie co chcesz, ale pamiętaj, naprawdę, pamiętaj, co ja o tym myślę. I ja robiąc, nie wiem, będąc w jakiejś szalonej imprezie, jak już nagle wiedziałam, że ta granica może zostać przekroczona, miałam taką ping, lampkę pod tytułem rób co chcesz, ale wiedz co matka będzie o tym myślała. Więc ja jestem szalona, ja w ogóle bardzo lubię życie towarzyskie i jestem takim zawsze, powiedzmy, nie wiem, jasnym punktem na imprezie, który takim wodzirejem grupy. Ale mam w sobie duży rozsądek, naprawdę. I gdyby nie on, myślę, że nie byłabym tutaj, gdzie jestem. Także potrafię gdzieś tam
Ale jaka sytuacja kiedyś ci zrobiła? Bo ty mogłaś być taka, ale mógł przyjść ktoś, kto po prostu chciał ci zrobić krzywdę i tym samym sposobem dał ci jeszcze bardziej zimny prysznic z tego, jak świat show biznesu, jak świat szybkiej pracy wygląda. No to jeżeli już wchodzimy do takie tematy, no to w wieku 16 lat, to myślę, że dosyć wcześnie, na własne oczy pierwszy raz zobaczyłam, wiesz, jakieś nielegalne substancje, ale nie, które ja brałam, bo ja w ogóle mam strasznie w ogóle przerażone. No one się pojawiały. Ale pojawiły się i one się pojawiły w taki sposób dla tych ludzi z tego show biznesu, jak taki, wiesz, chleb powszedni w ogóle. Zresztą, no niestety, takie trochę czasy, że to się pojawia często. No i po prostu trzeba gdzieś tam się pilnować, nie? Ale ja mam jakiś taki jednak strach przed tym, także oby się utrzymywał jak najdłużej. Dzisiaj jesteś starą duszą, bo masz tyle doświadczeń, czy dlatego, że życie cię kierunkuje w jakąś taką stronę i ty tak chcesz? No, na pewno te doświadczenia przyczyniły się też temu, że ludzie często łapią się za głowę. Ile ty masz lat? 23, 24? Jezu, myślałam, że jesteś starsza. Być może to też wynika z tego, że jestem bardzo długo w tej branży, więc już się gdzieś tam opatrzyłam i ludziom się wydaje, że mam, nie wiem, 29 lat albo 28. A ja mam, dopiero skończyłam właśnie 24. Poczekaj, bo jakie było pytanie? Pytanie czy, dotyczyło aha, tego, a propos, czy stara dusza. Czy, bo zawsze byłaś osobą, która chciała być starsza niż była. Pytam tak. z autopsji. Później doszły te doświadczenia. I teraz jak to skleisz w jedną całość, to powstaje z tego jakieś kombo, że czasami możesz już być po drugiej stronie, mając 24 lata, odbierana jako jakiś boomer. Zastanawiam się, na TikToku jestem boomerką, więc wiesz, już w niektórych kręgach jestem za stara. Zastanawiam się, czy ty, mając 24 lata, myślisz sobie, będę miała 40, chcę odcinać kupony, chcę mieć rodzinę, pieska i nie pojawiać się na okładkach, na ściankach, chcę się z tego wyłączyć i życie przeżyć? Czy kręci cię praca w taki sposób i napędza, że cieszysz się, że zaczęłaś 10 lat szybciej, bo masz dodatkowe 10 jakby do na wykorzystania życie. Na życie. Już teraz mi się włączył taki etap pod tytułem chodzę tylko tam, gdzie muszę albo gdzie naprawdę chcę i bardziej przebieram też propozycje i nie wychodzę na ścianki tak o, tylko jeżeli naprawdę jest to coś związanego ze mną, czyli nie wiem, premiera filmu i tak dalej. Mnie kręci praca, ja kocham pracę i w ogóle jakby to mnie motywuje do tego, żeby wstać rano z łóżka, więc ja jestem totalną pracoholiczką i szybko nie zrezygnuję z pracy i to też nie jest tak, że owszem, już trochę walę głową w sufit w niektórych przestrzeniach, ale jeszcze w wielu przestrzeniach wiele mnie czeka. Wiesz, pracuję powoli nad drugą płytą. Mega się zajarałam teraz teatrem i chciałabym kontynuować tę przygodę. Filmy czekam, aż wreszcie ktoś mi zaproponuje coś naprawdę poważnego, jakąś dramatyczną rolę, a nie z jednej szufladki będą mnie wkładać wszyscy w kolejną szufladkę. To jest coś, z czym się borykam, ale powiem ci, że też wszedł mi taki luz, że już nie mam takich oczekiwań, nie wiadomo jakich i po prostu dzięki temu mam wrażenie, że przychodzą jeszcze fajniejsze propozycje. Ale odpowiadając na twoje konkretne pytanie, nadal jestem na etapie pod tytułem kariera jest numer jeden, ale daję sobie więcej czasu na przykład wyjazdy, podróżowanie. Kocham podróże. Czyli wybierasz te opcje, które się pojawiają. Tak, ale po prostu ja jestem teraz panem swojego losu tak totalnie i ludzie mają się dostosować do moich terminów, a już nie na odwrót. Ja chcę wreszcie też skorzystać z tego, co mam i pozwiedzać świat. I to jest aktualny mój etap, w którym się znajduję. Ale a propos tej 40 i tak dalej, no chciałabym mieć pewnie kiedyś rodzinę, ale nie jestem w stanie ci teraz odpowiedzieć, że tak, chciałabym mieć trójkę dzieci, coś tam, bo nadal jest to ode mnie, jest to bardzo odległy temat ode mnie i nie wyobrażam sobie tego teraz. Ale tak, myślę, że chciałabym skończyć kiedyś w pięknym domu z ogrodem, 10 psów i jakaś gromadka pewnie to potomstwa, ale to nie jest temat na teraz. Czy show biznes jest trudny do udźwignięcia dla bliskich, dla przyjaciół, dla relacji? Zdarzyło ci się, że coś się po prostu skończyło albo coś się zweryfikowało
Oj, nie raz. Ze względu na fakt, że działasz, że codziennie jest grafik, że żeby się z tobą umówić na kawę, czy nie wiem, pójść do kina, to trzeba się wstrzelić w twój kalendarz, termin. Tak. Jak to przed chwilą też wybrzmiało. No nie, to rzeczywiście jest utrudnienie. No moje życie prywatne nieraz ucierpiało na tym. Ale mężczyźni nie dźwigali tego, czy przyjaciele nie dźwigali? Ja się śmieję, że jak, że trochę mam, wiesz, powodzenie w kartach, to nie mam powodzenia później w miłości czy w życiu prywatnym właśnie. Teraz jest lepiej, nie ukrywam. Nie lubię o tym jakoś tak się bardzo, wiesz, wypowiadać, bo to są takie sprawy, które staram się jednak mimo wszystko zachowywać dla siebie. Jest u ciebie dobrze. Ale tak, jest już dobrze. Ostatnie parę miesięcy były bardzo trudne. Ale a propos tego, czy się ludzie weryfikują, bardzo się zweryfikowali moi przyjaciele i z wielkiej, wiesz, gromady różnych przyjaciół, znajomych, grupek, do których należałam, wiesz, okroiło się do, nie wiem, 4 przyjaciółek, a reszta to są dobrzy znajomi, ale ja już tak nie nazywam byle kogo, kto popadnie, wiesz, przyjacielem, co nie? Nieraz się po prostu przejechałam na kimś, bo widzę, że albo ta popularność go przerosła, albo właśnie ktoś się odzywał dopiero w momencie, kiedy ta popularność przyszła. Także na pewno też mogę stwierdzić, że sentencja przyjaciół poznaje się w sukcesie. To jest prawda, nie w biedzie, w sukcesie. Audycja zza kulis, Julia Wieniawa dzisiaj moją gościnią. Rozmawiamy o tak naprawdę życiu stylem życia przez sito. Czy to jest męczące, że kiedy pojawia się nowa osoba, ty na start zastanawiasz się, czy ona może coś od ciebie chce, czy jest blisko, bo chce się ogrzać w tym blasku, powiedzmy, reflektorów albo jakiegokolwiek innego światła, które na ciebie pada. Czy takie myślenie kategorią nie mogę mieć po prostu nowej osoby blisko siebie, bo od razu moje wewnętrzne jakieś myśli podpowiadają mi, zweryfikują. Uważaj. No ja mam taką niesprzyjającą akurat temu cechę, że bardzo szybko się otwieram, bardzo szybko jestem wylewna i ufam ludziom i tak jakoś staram się nadal wierzyć, że ludzie są z natury dobrzy, ale nieraz się przejechałam na tym, więc od razu tak nie dopuszczam do siebie. Co mnie zastanawia, czy przy takim stylu życia, tak obciążającym dla ciebie, dla bliskich, ty byłabyś, i to nie jest pejoratywne, ja pytam serio, czy ty byłabyś w stanie być w związku lub w przyjaźni na przykład z kimś zupełnie niepopularnym? Zupełnie kimś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, bo to musi być trudne, bo to jakby dynamika... Popularność to tam, wiesz, to w ogóle nie jest istotne. Bardziej ja zawsze wchodzę w artystów, którzy mają podobną wrażliwość i też rozumieją, mają też podobne problemy po prostu. I poza tym ja nawet nie mam za bardzo gdzie poznać tak zwanych, w cudzysłowie i też niepejoratywnie, normalsów. Ja nawet byłam na to otwarta, ale finalnie zawsze gdzieś tam spotykam się z artystami, bo lubię artystyczne dusze i dlatego tak jest. No myślę, że taka osoba zupełnie nie z tej branży mogłaby nie zrozumieć, o co w niej chodzi. Mogłaby mieć problem na przykład z tym, że nie wiem, czasem w filmach gra się sceny jakieś bardziej intymne na przykład. Nieraz to słyszałam od aktorek, które są w związku z kimś zupełnie nie z branży, że to jest często na przykład problem, który się pojawia, jakaś zazdrość i tak dalej. Także dlatego, nie wiem. A ty jesteś zazdrosna? Ja nawet nie oglądam. Z własnej perspektywy jakby kumasz tak doskonale wszystko, co się dzieje, że coś takiego już odpuściłaś w 100%. Jeżeli chodzi o zawodowe historie i na przykład, że ktoś ma scenę intymną z drugą aktorką, nie mam zupełnie z tym problemu, bo sama wiem, że też takie sceny mam, więc wiesz, no tak jak się mówi, ciało jest naszym narzędziem pracy, więc to nie jest zupełnie dla mnie przestrzeń do zazdrości. Masz szansę pomyśleć jedno życzenie, obojętnie czy materialne, czy niematerialne. Dzieje się coś takiego, że złowisz po prostu kiedyś tego ci życzę złotą rybkę i ona może spełnić jedno twoje życzenie. Co by to było na ten moment? O, wow.
Ciekawe, bo wiesz, jak się tak szybko zrealizowało wiele marzeń, to staram się szukać nowych. I teraz, okej, okay, takie z najbliższych marzeń, takie, które miałoby się teraz wydarzyć. Obojętnie, czy to jest najnowsza torebka, czy to nie, jest, nie. Ale nie, ja mówię z perspektywy tego, że może być wszystko. To może być fanaberia nawet, ale takie coś... Próbuję się aktualnie dostać na zagraniczny kurs aktorski. Nie chcę mówić na razie za dużo. Jak się dostanę, to wtedy może powiem, ale czekam na informację, bo musiałam wysłać po angielsku monolog. Czekam na informację, czy się dostałam na ten kurs i chciałabym się bardzo dostać. Bo Kolejne wyzwanie, bo czuję, że to może być kolejny krok, wiesz, w mojej karierze, jakiś malutki, ale jednak, no bo kurczę, co mam ci ściemniać? Bardzo bym chciała kiedyś coś zrobić za granicą. Niedawno był Dzień Walki z Depresją i dużo osób, również publicznych, uzewnętrzniało się z tym, że to ich dotknęło lub dotyka, miewasz stany doła, gdzie nic nie ma dla ciebie sensu, bo mówiłaś wcześniej w audycji, że motywuje cię wstawanie codzienne do pracy, że praca wyciąga cię z łóżka, ale kiedy zdobywa się po kolei każdy puchar, który nie wiem, czy się chce, ale one samoistnie do ciebie lgną, to czy przychodzi moment, w którym brakuje motywacji do tego, by się dalej rozwijać, czy nie było takich sytuacji? Rok temu miałam taki okres, że rzeczywiście wstawałam rano i pierwsze, co mnie budziło, to było po prostu, to było strumienie łez. I nie chciało mi się w ogóle wyjść, wiesz, spod kołdry i tak się zastanawiałam, z czego to wynika, bo nie był to konkretny powód. I wiesz, nie wiedziałam, czy właśnie to już jest depresja, nie wiem, nikt w mojej rodzinie nigdy ze mną na ten temat też nie rozmawiał i nie byłam takim bliskim świadkiem depresji. Więc od razu pierwsza rzecz, którą zrobiłam po tych, nie wiem, 2 tygodniach takiego właśnie totalnego doła, że wiesz, no rollercoaster emocjonalny, że albo płakałam, albo no właśnie nie chciało mi się wychodzić do ludzi. Zastanawiałam się, czy to nie jest związane też z tarczycą. Rozmawialiśmy o tym przed wywiadem, że mamy razem problemy z niedoczynnością tarczycy, bo to też często jest równe z właśnie różnymi... Kobiety mają często jeszcze trudniej w tych kwestiach. Tak, i to jest bardzo mocno powiązane właśnie też ze stanami emocjonalnymi i tak dalej. No ale sprawdziłam, wiesz, wyniki badań, wszystko było okej. Okay. No i poszłam po prostu do psychoterapeutki. A jako, że ona miała dopiero termin za kolejne 2 tygodnie, to już przyszłam do niej, trochę było mi lepiej. I zapytałam jej, czy to już jest depresja, czy nie. Ona mówi, nie martw się, to nie jest depresja. To były jakieś takie bardziej, nie wiem, może stany depresyjne, taki dołek. Bo brak paliwa po prostu, jak się ciągle jedzie. Więc ja nigdy nie miałam takiej, wiesz, grubej depresji. Być może też to wynika z tego, czy dzięki Bogu, że nie miałam, wiesz, ale być może z tego względu, że jestem przebodźcowana i wiesz, ja nie mam za dużo możliwości siedzenia samej w domu i mieć, wiesz, taki natłok myśli i tak dalej. Ale myślisz, że nie masz... Myślę, że gdybym nie miała tej pracy, to mogłoby się tak zacząć. Ja jestem totalnie uzależniona od pracy, od ciągłego robienia czegoś, od ciągłego kontaktu z ludźmi i być może gdyby tego nie było, to by mi to groziło. Bo to jest jak z narkotykami, jak je ciągle zażywasz, to nagle jak ci ktoś się odetnie, to praca zaczyna na pewno się bywa uzależniająca, problem, na pewno tak ciekawa jak twoja. No dokładnie, dlatego w ogóle posiadanie psychoterapeuty dla mnie, ale w ogóle dla ludzi w tych czasach uważam, że jest totalnie konieczne, tak jak, nie wiem, zatrudnia się trenera personalnego na siłowni, tak powinniśmy mieć trenera naszej duszy, no. I uważam, że każdy powinien spróbować pójść do psychologa czy psychoterapeuty, szczególnie jeżeli podejrzewamy u siebie jakieś, wiesz, problemy czy jakieś właśnie stany depresyjne, także, no, nie wstydźmy się tego. Na przykład pokolenie mojej mamy, niestety, zupełnie tego nie rozumie i klapki, wiesz, na oczach. Ja nie potrzebuję, ja jestem zdrowa, ja nie potrzebuję chodzić do psychoterapeuty. To może do psychiatry od razu, wiesz. Bo to jest myślenie kategorią, że masz coś z głową. Dokładnie, a to nie jest tego kwestia. W tych czasach wszyscy mamy coś z głową tak naprawdę. Tylko trzeba trochę pogrzebać i może to jest, wiesz, dobre.
Zastanawia mnie to, co powiedziałaś z perspektywy, że ty nie masz możliwości, by wokół ciebie ludzi nie było, by tak na pewno gdzieś tam sobie wizualizuje nie wstać, by nie zrealizować w następnym dniu tego lub tamtego. Dlaczego? Dlaczego nigdy Julia Wieniawa nie dała sobie basty z niektórymi rzeczami, chociażby na okres, w którym czuła, że jest przemęczona, że brakuje jej paliwa, że może nie ma motywacji, bo wszystko szybko przychodziło, bo to myślę, że po prostu jest takie pierwsze wypalenie zawodowe, o którym mówisz. No właśnie, to jest być może, ja to też tak czułam, że to może być wypalenie, że właśnie też przebodźcowanie i że już po prostu miałam dosyć wszystkiego, a nie mogłam zastopować, ponieważ, no wiesz, no mam podpisane umowy i to są rzeczy, to jest praca, no po prostu musisz przyjść się stawić, no tak, ale, nikt mnie nie zastąpi. Wiesz, ale jakbyś w ten kalendarz wrzuciła ja, tak, tak, po pierwszym terminie, który mógł być jak gdyby wolnym terminem, tak, 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 a nie wrzucać sobie kolejna płyta, kolejny film, bo ty lecisz po prostu, no tak. Sky is the limit, to na pewno jest super, tylko pytanie, czy w którymś momencie nie dojedzie bardziej. Rozumiem, no, czuję się teraz jak na sesji psychoterapeuty, ale oczywiście, że się z tobą zgadzam i na przykład ten rok właśnie w taki sposób sobie ustawiam. Oczywiście styczeń, calutki, przesiedziałam w teatrze, ale powiedziałam mamie, nie chcę żadnych innych projektów, wszystko zrzucaj na kolejne ewentualnie miesiące, ale styczeń przeznaczam tylko na teatr i w ogóle to był wspaniały czas, ale to za chwilę możemy do tego wrócić. Natomiast teraz mam troszkę więcej luzu i na przykład powiedziałam mamie, kwiecień, nie ma mnie. Po prostu nie obchodzi mnie to. Po prostu mnie nie ma. Jeszcze nie wiem, gdzie wyjadę, czy do Stanów, czy gdzieś tam. Po prostu wyjeżdżam. I po prostu w tym roku tak sobie założyłam, że będę dawała sobie oddech, bo inaczej zwariuję. Dlatego mam zamiar dużo podróżować w tym roku. A powiedz mi, patrząc na naszą generację, patrząc na młodych ludzi, statystyki pokazują, że coraz bardziej jesteśmy z siebie niezadowoleni, że te złe stany emocjonalne dojeżdżają nas coraz mocniej, a tak naprawdę w stosunku do naszych rodziców mamy otwarty wachlarz możliwości i otwarty cały świat. Z czego myślisz, że to wynikają głównie problemy i ludzi sukcesu przede wszystkim i osób, które gdzieś do tego sukcesu cały czas dążą? No wiesz co, wydaje mi się, że internet temu bardzo mocno się przysłużył. Niestety, Instagram, social media, gdzie wiesz, ludzie oglądają ciągle życia innych i ciągle wydaje mi się, że ich życie jest not enough i ciągle chcemy być jak ktoś, co nie? Nawet ja akurat staram się w ogóle nie porównywać i staram się iść swoim torem i w ogóle to wszystkim polecam, żeby nie oglądać się za innymi, nie porównywać się. Ale sama się na tym przyłapuję, że nie wiem, oglądam jakąś zagraniczną gwiazdę i o, ale oni mają zajebiście, ale coś tam, chciałabym tak. Ale nie, że zazdroszczę negatywnie, jasne, ale ciągle bym chciała więcej i więcej i więcej. I bardzo ciężko jest tak naprawdę znaleźć ten balans w sobie i kurczę powiedzieć, hej, jestem wdzięczny za to, co mam, jest w porządku, nie musisz tak gnać. Więc myślę, że na pewno sprzyja temu niezadowoleniu też z siebie i ze swojego, nie wiem, stanowiska społecznego. Właśnie ciągłe podglądanie drugiej osoby, wiesz, w internecie. A ty jesteś zadowolona z siebie? Jestem. A bywały momenty, w których nie byłaś? No oczywiście, nieraz. Ja w ogóle jestem pytam z perspektywy, czy jesteś bardzo. Właśnie, czy bardzo schodzisz ze sceny, kolejny koncert. Ojejku, to. I zawsze, to wiesz, jest dobre pytanie. Z jednej strony enough is enough, ale z drugiej strony perfekcjonizm pewnie też cię pcha do przodu, a z drugiej strony ocenianie siebie pod tytułem, ale jestem zajebista. Też mi od środka zżera, nie? Dokładnie. To nie, to ja jestem jakby na koniec dnia, jak teraz tutaj siedzę i sobie rozmawiamy, to tak, jestem zadowolona bardzo ze swojego życia i w ogóle bardzo szczęśliwa i też praktykuję codziennie wdzięczność, co nieraz już mówiłam w wywiadach, bo to jest core bycia szczęśliwą osobą. Codziennie mówić sobie, za co jest się wdzięcznym. Ale jeżeli mówimy o takich sytuacjach tu i teraz, że jest, gram dzisiaj koncert, załóżmy, to ja po prostu stresuję się cały dzień, muszę wszystko sprawdzić, każdego mojego współpracownika muszę, wiesz, skontrolować, czy na pewno wszystko jest, wiesz, dopięte na ostatni guzik i to moja menadżerka koncertowa może potwierdzić, że zawsze jak schodzę ze sceny, co jest słabe, wiem, i pracuję nad tym, mówię, kurde, że dzisiaj jest
tego zapomniałam. Boże, dzisiaj zapomniałam czegoś. Jezu, prawie zapomniałam, nie wiem, choreografii, albo dzisiaj wkurzał mnie mikrofon, albo nie słyszałam prawie nic dzisiaj w uchu. Zawsze jakaś krytyka, jakaś samokrytyka, nie do ludzi, bo ja zawsze z mojej ekipy jestem zadowolona i nawet jestem bardziej... Bierzesz to na siebie. Tak, biorę na siebie. Jeżeli bardziej jestem łagodna dla ludzi, którzy ze mną współpracują, niż dla samej siebie. Aczkolwiek, tak, jest dużo od siebie wymagam, więc wymagam dużo od ludzi, z którymi pracuję. I nie wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi nieprzygotowany do pracy ze mną. Bo to jest chyba jedyna rzecz, która mnie doprowadza po prostu do furii. Szewskiej pasji. Do szewskiej pasji. Więc jestem samokrytyczna, nie mam nigdy czegoś takiego, że ale dzisiaj zajebiście zagrałam, ale jestem kurde najlepsza. Wręcz muszę się... nie masz? No nie wiem, no pokora jest ważna. Pokora jest ważna, bo ale... nie chodzi o to, żebyś codziennie stawała przed lustrem i mówiła sobie, jestem zajebista, taka śmaka i owaka. Żadna skrajność nie jest dobra, o. Dokładnie, ale z drugiej strony też słuchałem albo przeczytałem, że mówisz, że nie masz konkurencji. Oj nie, to wyrwane z kontekstu. Okay. Ja tak nie uważam, że o, jestem zajebista, nie mam konkurencji. Tylko, że udało ci się tyle osiągnąć, że nikt nie działa na tak wielu polach. Nie, po prostu wydaje mi się, że... Ja odpowiedziałam po prostu na pytanie a propos fenomenu i właśnie, że kto jest twoją konkurencją. Uważam, że nie mam konkretnej osoby, która jest tym samym profilem. Podobna do mnie, okay. Że i śpiewa, i zatańczy, i zagra, i coś tam. Wiesz, tylko mam konkurencję muzyczną. Jasne. Mam konkurencję na pewno jakąś aktorską, ale wiesz, no... Nie ma drugiej takiej tak... Nie, to znowu źle brzmi, ale tak, po prostu wiesz, o czym mówię. Jasne, po prostu ja się staram też nie patrzeć na innych przez pryzmat konkurencji. A chciałabyś, żeby była druga taka? O Jezu, super, niech... Ja bardzo kibicuję w ogóle, szczególnie młodym ludziom i staram się wręcz im pomagać. To nie o to chodzi. Ja po prostu robię swoje i uważam, że to jest zdrowe. Nie patrzeć na innych przez pryzmat konkurencji, wiesz. A było ci kiedyś szkoda Julii Wieniawy? W jakimś stopniu? Chciałabyś ją przytulić, otulić, dać jej trochę takiego ciepła? Wyszłaś kiedyś z siebie i stanęłaś z boku i pomyślałaś, nikt nie widzi tego, że... No nikt nie widzi, ile, wiesz, łez potrafię wylać za kulisami. Żeby osiągnąć to, co mam. I ja mam takie wrażenie w twoim przypadku, że każdemu się wydaje, że o, tak jej wpadło, nie? Następny film, następna sztuka, następna płyta. Nie, to jest wiele wyrzeczeń, to na pewno. I wiele ludzi tego nie rozumie. Więc czasami czuję się samotna w tłumie, można tak to nazwać. Na szczęście, wiesz, mam przyjaciółki, które mogę się zawsze wygadać, ale czasami mam wrażenie, że ludzie w ogóle nie kumają mnie i zawsze mi się mówi, bo ty masz za duże wymagania, bo ty za wiele, za wysoko poprzeczkę sobie stawiasz. A ja mówię, no kurczę, ale trochę co jest w tym złego? Ciągle się stykam po prostu w Polsce ze ścianą pod tytułem, tego się nie da zrobić, to jest za drogo, to jest coś tam, no szkupa mać. A ja po prostu chcę iść dalej, chcę więcej, chcę tę poprzeczkę, wiesz, ciągle podwyższać. No ostatnio ktoś mi powiedział, ty za szybko pracujesz. Ja mówię... To chyba się powinieneś cieszyć, nie? No ale czy był moment, gdzie chciałam siebie przytulić? No wiesz, ja nie o wszystkim opowiadam, bo ja właśnie nigdy nie chciałam być słynna z afery. No to moje następne pytanie, bo wspomniałaś, że ty sama nie możesz się do końca uzewnętrzniać z tym, co do końca myślisz, bo od razu to będzie przedrukowane, wyciągnięte właśnie z kontekstu. I to też mnie zastanawia, jak sobie radzić z trochę takim hejtem, ale z drugiej strony brakiem możliwości bycia szczerym. Czy im dalej idziesz, tym możesz mieć coraz bardziej na to gdzieś tam zlew, czy jednak mimo wszystko zawsze będziesz miała z tyłu ten trigger i tą czerwoną lampkę, o której czerwoną lampkę muszę mieć zawsze, bo znowu wracamy, że skrajności nie są dobre. Żebym też nie gadała nagle jakiś głupot, tak? Ale im dalej jestem i im większy sukces osiągam, tym bardziej pozwalam sobie mówić to, co myślę, bo mam poczucie też, że kurde, nic mi złego to już nie przyniesie. Ale niestety prawda jest taka, że ludzie, którzy nie mają stabilnej pozycji, no trudniej jest
wyrażać swoją opinię tak całkowicie, wiesz o co chodzi. Z perspektywy tego, że jak coś powiesz, to za chwilę będziesz wykluczona. Ktoś cię coś, nie wiem, dokładnie. No w sensie ja się starałam nigdy na to nie zwracać uwagi, ale na przykład teraz, no mówię wprost, kurczę, no ja nie współpracuję z Telewizją Polską i dopóki się nie zmieni, wiesz, władza, to ja tam, moja noga tam nie postanie. Po prostu. I mówię to wprost. Kiedyś być może bym się tego bała powiedzieć, ale też byłam młodsza. Ja też się nie znam aż tak na polityce. Nie chcę się wypowiadać na tematy, na które się nie znam, ale jeżeli jest coś, co autentycznie nie współgra z moją jakąś moralnością, to staram się to wypowiadać na ten temat od razu i wspierać czy strajk kobiet, czy parady równości i tak dalej, i tak dalej. Czy jeżeli coś się dzieje naprawdę wiesz, nie w porządku i czuję, że jako osoba popularna z tak ogromną publicznością na Instagramie chociażby, ale w ogóle z siłą dotarcia, wręcz czuję obowiązek wypowiadania się na pewne tematy, co nie? Bo to jest jakaś odpowiedzialność. Przed nami rok wyborczy. Czy ty w jakiś sposób angażujesz się w ogóle w tego typu przedsięwzięcia z perspektywy, że no jeżeli by te 2 miliony z Instagrama poszło, albo przynajmniej ci, którzy mogą gdzieś zagłosować, to tak, mielibyśmy na przykład tak, jak chcemy oboje, czy jednak mimo wszystko uważasz, że powinnaś ty robić to, co uważasz za słuszne, ale nikomu nie wskazywać drogi, czy jest jednak może jakiś środek w tym? Ten temat już się pojawił kilka lat temu przy wyborach prezydenckich. Mhm. Wtedy jeszcze miałam taki etap, że kurczę, jakby mówię o moralnych moich jakichś tam, wiesz, poglądach, ale nie chcę wskazywać wprost. I 2 tygodnie przed wyborami mówię, kurde, właśnie dokładnie to sobie pomyślałam, a co jeśli te 2 miliony osób ode mnie pójdzie i zagłosuje na tego, nie, Trzaskowskiego, nie? I może dzięki temu wygramy. I wtedy to był pierwszy moment, kiedy powiedziałam wprost, słuchajcie, zagłosujcie, idźcie, po pierwsze zagłosować w ogóle. Dokładnie. A po drugie, kurde, no jest to jakiś niepisany obowiązek obywatelski, o którym warto przypominać. I przynajmniej jak on przegrał ten 1%, przynajmniej cieszyłam się, że to nie jest ten jeden mój procent, nie? Bo na pewno miałabym do siebie pretensje, że kurde, to mógł być 1% ode mnie. Także to jest ta siła medialna, którą najbardziej lubisz w swoim wachlarzu możliwości, jeżeli chodzi o uruchomienie pewnego rodzaju takich wiele, możliwości. Wiele zbiórek się do mnie odzywa zawsze o wiesz, wsparcie, czy wrzucenie jakiejś zbiórki, żeby zebrać pieniądze. No kurczę, naprawdę ogromne kwoty potrafimy zebrać dzięki temu, że poprosimy ludzi, żeby wiesz, wpłacili. Więc to jest ogromna siła i staram się ją oczywiście z głową wykorzystywać wartościowych... A jak bardzo obciążająca jest ta odpowiedzialność tego, że pod wpływem, nie wiem, alkoholu czy w natchnieniu emocji ty zawsze musisz myśleć, że nie możesz chwycić tego telefonu. Oj, i zrobić oduczyłam. Jakieś... W sensie, oduczyłaś nie, się nie, tego? Nie, ja jestem na imprezie, telefon jest w torebce. Ja po prostu nie nagrywam nic. Nawet pamiątek. Nic, po prostu... Ty nie, ale nie są nagrywam. Osoby wokół, aha, które nagrywają na przykład. Czy ty... Moi przyjaciele są uczuleni na to, że po prostu nie robi się tego w moim towarzystwie. Wiesz, może przed imprezą jakieś wspólne zdjęcie, ale później jakby nie nagrywamy siebie, bo już kij z moim wizerunkiem, ale po prostu oglądają to młodzi ludzie. I czy ja nie robię też jakichś nie wiadomo jakich rzeczy tam, ale po prostu nie ma tego i koniec. Prywatnie. Dlatego też nie chodzę do publicznych za bardzo miejsc klubów, no bo tam rzeczywiście ludzie potrafią nagrywać z ukrycia i to jest nie w porządku. Już wolę, żeby ktoś podszedł, poprosił o zdjęcie, a nie nagrywał mnie z ukrycia, już nawet nie tylko na imprezach, ale w ogóle w miejscach publicznych. To ja to przecież wyczuwam, przecież widać, że ktoś się patrzy i tym telefonem próbuje. To jest abstrakcja, wychodzisz na kolację, nie możesz jej w spokoju zjeść. Trochę tak, jakbyś była więźniem własnych sukcesów. Czułaś się złota tak kiedyś? Złota klatka. Troszkę. No. A jak ty sobie radzisz z hejtem, z opiniami, z tym, że każdy komentuje to, tamto? Z jednej strony lubisz być najlepsza, a z drugiej strony znajdźcie mi człowieka, znajdę mu paragraf albo po prostu jakakolwiek osoba to inna opinia. Jak do tego podchodzisz? Im większa popularność, tym proporcjonalnie większy hejt. To już wszyscy wiedzą.
i staram się być na niego odporna. Też nie jestem w 100% odporna. Staram się nie wchodzić w komentarze i ich nie czytać, ale skłamię, jeśli powiem, że zupełnie tego nie robię, bo jestem ciekawa, co ludzie o mnie myślą, wiesz, jaka jest opinia na mój temat. Czytanie Pudelka czy jakiegoś innego portalu w ogóle nie ma sensu, bo tam są naprawdę same trolle. I wręcz ja nie lubię tam się pojawiać. Oczywiście to dało mi ogromną popularność, zapewne teraz wszyscy powiedzą, że gdyby nie to, może nie byłabym tak znana, bla, bla, bla. Może. Ale aktualnie zupełnie mi to mnie bardziej przeszkadza niż pomaga. Przykład. Wypuszczam klip i ten wielki portal plotkarski wrzuca ten artykuł z linkiem do klipu. Oczywiście komentują sam po swojemu. I ten klip jeszcze nie ujrzał swojej premiery, a ja już mam 40 komentarzy troli, jaki chujowy jest ten klip, wiesz. A klip jeszcze nie wyszedł, więc to naprawdę jest wylęgarnia hejterów, te portale, więc tam naprawdę nie ma co się sugerować żadnym komentarzem. Mam wrażenie, że to są ludzie, którzy naprawdę nie mają zupełnie swojego życia i są bardzo smutni, więc jedyne, co można robić, to im współczuć. Na moim Instagramie hejt się nie pojawia. W ogóle, chyba że przez anonimowe konta, więc nie mam z tym problemu. Bardziej mnie martwi to medium, czyli TikTok. Co ciekawe, tam grupa docelowa jest niższa. To są dzieciaki i to mnie smuci. Wiesz, mnie nie, że smuci, że ktoś mi coś napisze, bo ja to tam, wiesz, mi to po mnie wpływa. Takie hejtowanie dla hejtowania. Mnie zawsze dotyka tylko i wyłącznie konstruktywna krytyka od ludzi, którzy jakkolwiek mnie imponują, są dla mnie jakimś autorytetem. Albo nie wiem. No wiesz, o czym mówię. A takie po prostu hejtowanie, jakby to już na szczęście ten etap mam za sobą, zupełnie mnie to nie rusza. Bardziej mnie smuci sam fakt i zjawisko, że na tym TikToku jest strasznie dużo hejtu i mam wrażenie, że tam pisanie negatywnych komentarzy jest cool. Wiesz, o czym mówię? Że wchodzisz w jakiś filmik, jakikolwiek tam, nie wiem, jakieś osoby, jakieś twórcy, i pierwsze trzy komentarze, zazwyczaj to jest jakiś negatywny komentarz, który ma 115 lajków, nie? Tam tych polubień. I ja mam wrażenie, że ci ludzie specjalnie to piszą, bo wiedzą, że to się będzie lajkowało. Że to jest moja obserwacja i to jest strasznie smutne, bo kurczę, to są młodzi ludzie, no. Ja w ogóle nie rozumiem, jak to działa, więc czuję się troszeczkę za stary w tej kwestii, ale uważasz, że popularność w Warszawie jest na pewno, ale to jest takie... Popularność w Warszawie jest na pewno mniejsza niż w Hollywood. Mhm. Popularność w Warszawie na pewno tych wszystkich negatywów, o których w tej chwili mówimy, ma jeszcze mniej. Czy ciebie ciągnie, pomimo tego, że doskonale wiesz, z czym to się je, jakie są, powiedzmy, plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to mówił klasyk, jeżeli chodzi o taki dalszy rozwój w kierunku tego, żeby właśnie za granicą figurować? Czy ty chciałabyś być gwiazdą Hollywood? Oczywiście, żebym chciała, ale nie mam takiego marzenia, że nie mam takiej presji, że jak to się nie wydarzy, to coś tam. Nie, zupełnie nie. Bardziej mam taki plan, żeby rzeczywiście kiedyś spróbować, wiesz, pójść na jakiś tam casting, może tam chwilę pomieszkać, ale bardziej jako takie doświadczenie, co ma być, to będzie. Ale na pewno rodzinka.pl też była jakimś doświadczeniem. Tak, bez żadnych oczekiwań poszłam tak samo na casting do rodzinki.pl, no i jakoś siedzimy, rozmawiamy. Ale odpowiadając na twoje pytania a propos hejtu, bo pewnie chodzi ci o to, czy nie boję się, że on będzie jeszcze większy. No bo wiesz, nie masz tak naprawdę niewidzialnego kroku w Polsce, ale wyjeżdżając za granicę... Nie będę miała za granicą. Powiem ci tak. Ten hejt, to w ogóle to, że jesteśmy narażeni na ciągłą krytykę, to nie jest związane tylko z osobami popularnymi, ale ludzie tak przez to, że jest ten internet, to każdy człowiek jest tak naprawdę na tę krytykę wystawiony i to tak samo boli. Czy to będzie 5 komentarzy, czy to będzie 1005 komentarzy, czy to będzie 5 milionów komentarzy, efekt jest ten sam. Więc tak naprawdę, wydaje mi się przynajmniej, ta skala już nie ma takiego znaczenia, wiesz. Jest jakaś przyszłość, którą sobie kreślisz, w której byś siebie konkretnie widziała, marzenie zawodowe?
dużo osób mówi, że nie ma celu w takich podróżach, bo jakby dojechali do celu, to by się skończyła cała frajda, ale może są stacje, na których bardzo chciałabyś się zatrzymać. Właśnie, nie mam konkretnego jednego marzenia, które jak zrobię, to już mogę umierać, tylko właśnie to są raczej takie stacje, to fajnie nazwałeś. Tak jak już mówiłam w poprzednich pytaniach jeszcze wcześniej, bardzo bym chciała kontynuować swoją przygodę teatralną. To na pewno. Ale takim głównym marzeniem aktorskim na przykład, no jest dostanie jakiejś naprawdę ciekawej propozycji wreszcie roli dramatycznej. Wiesz, w jakimś filmie, po prostu poważnym filmie, albo nawet artystycznym kinie. Ja jestem bardzo na to otwarta, ale niestety, niestety, gdzieś tam moja pozycja, która daje dużo plusów, daje też dużo plusów ujemnych, czyli na przykład właśnie to szufladkowanie mnie. No i w jakiej szufladce było ci najgorzej? Teraz mi niewygodnie trochę, bo na początku byłam w szufladce dziewczynka z sąsiedztwa, a potem wszyscy chcieli mnie tak wyjąć z tej szufladki, że w niegrzeczną dziewczynę i często dostawałam jakieś role, wiesz, dziewczyn z lekkimi obyczajami, tak? Jak to się mówi? No, prostytutek, czy jakiś tam ten. W ogóle już proszę mi nie wysyłać nawet takich propozycji. I ciągle jakaś skrajność. A ja bym wreszcie chciała po prostu, wiesz, zagrać coś, co mogę sobie od zera już wykreować. A czujesz, że jesteś gotowa? Tak aktorsko na przykład na... Czuję, że tak. Wiesz, bo to chociażby... Bo to ważne, bo ten na teatr, pewno. Który teraz robię, to gdzieś wydaje mi się, że pokazuje. No tam wreszcie dostałam, wiesz, naprawdę sporą rolę. Jesteśmy we dwójkę na scenie, tak, z Adamem Baranowiczem tylko. I dźwigamy to razem non-stop, wiesz, na ciekawa scenie. Historia w ogóle z perspektywy tego, co robisz zawodowo i z perspektywy tego, że to może przybliżmy. Rozmowa dziennikarza, reportera z... Politycznego, tak. Z politycznego. Gwiazdą filmową. Tego ci życzymy. Na każdej scenie. Tak, i oczywiście, że można gdzieś tam znaleźć pewne podobieństwo do mnie, tej postaci, tej Kati. Może bardziej bym powiedziała idealna rola pode mnie, bo niektóre teksty, sentencje mówię prosto z serca, prosto z trzewi. Ale jest to, to nie jest w ogóle komedia, to jest dramat. W ogóle musisz wpaść, zobaczyć. Bardzo chętnie. I ja ten teatr potraktowałam bardzo poważnie i tak jak ci mówiłam wcześniej, cały styczeń przeznaczyłam tylko na teatr. Codziennie 11-17 siedzieliśmy, a potem nawet do 23 nawet bliżej premiery. Siedzieliśmy w teatrze zamknięci w tych czterech ścianach. Dało ci to jakąś odskocznię? O Jezus, panie. Wspaniałe to było. Wreszcie miałam rutynę w życiu. Wreszcie codziennie miałam wiesz, budzik na tą samą godzinę. Jak odbitka w korpo. Dokładnie, ale mi to było potrzebne. Po pierwsze ta rutyna, a po drugie ja ten teatr potraktowałam trochę jak siłownię dla mózgu, siłownię aktorską. Oj, totalnie. Bardzo mnie to rozwinęło. I obserwowanie samego Adama Baranowicza w pracy i współpraca z naprawdę świetnym reżyserem Norbertem Rakowskim. On jest zresztą dyrektorem teatru w Opolu. I sam jest też aktorem, ale i reżyserem. W każdym razie praca z dwoma jednak o wiele starszymi też mężczyznami dała mi... No wiesz, ja wskoczyłam w zupełnie inne środowisko niż na co dzień. I też dużo pokory musiałam mieć w sobie, dużo cierpliwości, ale też super challenge. No kurczę, jednak 50 stron tekstu do zapamiętania. To była największa ilość tekstu, jaką w życiu musiałam zapamiętać. A jak się okazało, dosyć szybko mi to weszło do głowy. Ale też po prostu, wiesz, miałam wrażenie, że codziennie czytam tą samą książkę. Codziennie czytamy, potem zgadujemy, no a potem oczywiście weszliśmy na scenę, już próbowaliśmy w tych sytuacjach, ale to czytanie ciągle tej samej książki nagle dało mi takie spojrzenie szersze na tą postać. Nagle widzę 15 pięter mojej postaci, a w filmie nie masz na to możliwości. Po prostu dostajesz scenariusz, zazwyczaj za dwa tygodnie, za miesiąc wchodzisz na plan. Nie tak jak w Stanach, że masz dużo czasu na przygotowanie i próby, czytanie, coś tam. To się rzadko zdarza w Polsce. Po prostu tak bardziej powierzchownie tą postać sobie wymyślasz. A tutaj naprawdę miałam możliwość, kurczę, wejścia super głęboko
Nawet takie rzeczy, których widzowie nawet nigdy nie dostrzegą, nie? Ale dla mnie to była niesamowita nauka aktorska. Co na przykład? Na przykład nauczyłam się wreszcie korzystać z pauzy, której się zawsze bardzo bałam, bo i w serialu, i w filmie pauzę robi montaż tak naprawdę. I ja zawsze musisz tak jakoś, kurde, szybko reagować, tu pyk, 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 akcja, reakcja. Bo cisza jest niezręczna? Tak, ja zawsze się bałam tej ciszy, tej pauzy, którą czułam, że chciałabym ją zrobić, ale boję się, że ktoś się nudzi na przykład, nie wiem, na widowni, albo że mój partner czeka na, nie wiem, na swoją reakcję. A nagle sobie mogłam wreszcie tak się osadzić i kurde, ja po prostu... Wziąć wdech. Tak, i nauczyłam się na pewno tych pauz. Dużo mi to też dało... jeżeli chodzi o wymowę, codziennie musiałam robić sobie zajęcia dykcyjne. No teraz wchodzisz do studia. Czy to akurat tak, to zawsze robiłam przed wywiadami czy coś, ale no jednak codziennie ćwiczenia dykcyjne, też chodzę na zajęcia wokalne przy okazji, więc bardzo dużo mi to dało głosowo, z takich bardziej fizycznych, wiesz, plusów. I co? No uczysz się. Jakieś nowe doświadczenie. Czy to jest prestiżowe doświadczenie, twoim zdaniem? Oczywiście. Moim zdaniem bardzo. Ja ten teatr zrobiłam dla siebie, dla swojej ambicji. Wiadomo, że w jakiś sposób też chciałam, kurczę, pokazać ludziom, że mogą mnie zobaczyć też z innej strony. I to jest rola, która rzeczywiście daje mi możliwość pokazania pełnego wachlarzu różnych emocji. Finally. I mam na to tam czas. I jest super ta rola dla mnie. Naprawdę lubię to grać, także zapraszam do Garnizonu Sztuki. Gra. Spektakl gra. Spektakl gra. Do jakich refleksji chciałaś, żeby ciebie, ale też i widzów przekonała twoja gra w grze? Myślę, że główny morał tej sztuki jest taki, żeby, kurczę, pozbawmy się w życiu tych kliszy i oceniania ludzi po pozorach. Zauważ, że to jest codzienny problem. I takiego, wiesz, przez to uprzedzenia do innych i traktowania ludzi z góry z tego względu, że coś o kimś usłyszałeś albo coś o kimś sobie myślisz. Tak ja, no to jest nawet idealnym przykładem jest to, że ja w ogóle biorę udział w spektaklu. To już milion osób, którzy nawet nie byli na tym spektaklu, już mają jakąś opinię na ten temat już mają zagrałaś. Pewną kliszę, przez którą patrzą na to wydarzenie. Bo Wieniawa to pewnie jakaś głupia farsa albo coś tam, albo nie wiem, celebrycki teatr. A to zupełnie tak nie jest, więc zapraszam tym bardziej, żeby ciebie tych to motywuje, kliszy się pozbyć. Wkurza, czy napędza? Najpierw wkurzało, potem przerodziło się to w motywację, a teraz w napędzenie. A jak czułaś się po premierze? Czułaś, że dźwignęłaś temat? Byłaś dla siebie wyrozumiała? Byłam z siebie dumna. Byłam naprawdę wreszcie też z siebie dumna, bo to jest to, czego się uczę, żeby nie być tylko samokrytyczna. Oczywiście miałam do siebie jakieś ale, kurde, mogłam tu zrobić coś, tutaj coś mi nie wyszło. Ale, tutaj. Tak, ale ogólnie tak zdroworozsądkowo byłam z siebie dumna i naprawdę bardzo dobre recenzje dostaliśmy. Nawet od takich, wiesz... Ciężkich recenzentów teatralnych. I Norbert mi napisał, Julia, jestem z ciebie dumna, bo nawet oni napisali, że naprawdę było super. Także byłam po prostu z siebie dumna i wiedziałam, że ten wysiłek, który włożyłam w tę sztukę, nie poszedł na marne. Fajnie jest mieć wachlarz możliwości wrzucania siebie na różne sceny. Czy jest jakiś twój konik, w którym czujesz się najpewniej, że już tej tremy jest chociażby troszkę mniej, kiedy wchodzisz na scenę i łapiesz wokalnie za mikrofon, mm-hmm. czy jednak kiedy jest to mniejszy lub większy serial, produkcja filmowa, bo teatr był swego rodzaju nowum, który, jak sama powiedziałaś przed chwilą, dał ci to był drugi motywację. Mój spektakl, więc było mi trochę łatwiej, ale mimo wszystko premiera, ja byłam bardzo zestresowana przed premierą, ale chyba bardziej zestresowana byłam przed moim pierwszym w życiu koncertem na Orange Warsaw Festival. To był stres, którego w życiu nie doświadczyłam. Nawet w tych programach, typu Taniec z gwiazdami, gdzie też musisz być na żywo. No to był taki stres. I czego się bałaś najbardziej? No właśnie, przez to, że to był pierwszy, jednak na tak prestiżowym festiwalu. Ja po prostu chciałam udowodnić tym ludziom, że naprawdę wiem, co robię i to nie jest widzimisię, bo znowu byłam ofiarą tej kliszy pod tytułem
co, wyjechała na Orange Warsaw? Jeszcze to było przed wydaniem płyty, więc w ogóle po prostu czyli wystawiłam się na wychodzi na to, że ty byś do końca życia mogła grać tylko w rodzince.pl, bo tam na pewno dźwigasz dokładnie. I jest wszystko w porządku. I to był dobry rok, powiem ci, tak jak sobie teraz rozmawiamy. Naprawdę dobry, tak. Potem poprzedni. Ten też będzie dobry, bo to w ogóle 23 to jest mój numer. Teraz o tym pogadamy. Ale ten poprzedni rok był naprawdę dobry, bo kurczę, mam wrażenie, że ludzie wreszcie mi uwierzyli. I trochę przychylniejszym okiem na mnie teraz patrzą i po prostu traktują mnie poważnie. Więc to był naprawdę dobry rok. Świetne koncerty, płyta. Wydanie płyty. Teraz, no może to był już początek tego roku, ale właśnie ten spektakl. I czuję takie wreszcie znowu osadzenie. Jest dobrze. I wiesz, o co chodzi. Mhm. I mam taki luz do robienia kolejnych rzeczy dalej, ale już bez presji udowadniania, tylko po prostu... chcę się tym bawić dalej, nie? Ale przepraszam, bo nie odpowiedziałam ci na to pytanie. Najbardziej tak swobodnie czuję się jednak przed kamerą. Film, serial, to jest coś, co w ogóle mnie nie stresuje na przykład. Okay. Więc tak, no bo z tym dorastałam. Nawiązywałaś do płyty, cytuję, płytą z 2022 kończę pewien etap. Poszukiwanie kształtuje swoją muzyczną tożsamość. Mhm. Każda z osób, z którą miałam okazję pracować, pomagała mi wydobyć i odkryć różne odcienie omamów, tytułowa nazwa płyty. Ta płyta jest zarówno końcem i początkiem, zamknięciem pewnego etapu i rozpoczęciem nowej drogi. Potrzebowałaś katarzis po latach funkcjonowania, po latach zbierania inspiracji, długo też, sama o tym mówisz, długo realizowałaś ten krążek, by na pewno był dopieszczony, by był taki, jaki chcesz. Co dała ci ta płyta? Właśnie oczyszczenie, czy swego rodzaju spełnienie? Czy już byłaś na nią gotowa przez to, że tyle trwała? Zamknięcie etapu pod tytułem pewnych etapów jakichś tam moich emocjonalnych. Przez to, że pracowałam z różnymi osobami, ja tak tą płytę trochę na pół dzielę. Połowę z Maćkiem Sawochem, Markiem Kłusowskim i to są piosenki o rzeczach, głównie o tematach z przeszłości, jakieś właśnie miłosno, około miłosno i tak dalej, ale nie tylko. I druga część płyty została dokończona z Kubą Karasiem i z Kasią Linz, która pomagała mi z tekstami. I to już były bardziej aktualne stany emocjonalne. A dlaczego też zakończeniem? No właśnie etapu pod tytułem wreszcie jest ta płyta, a rozpoczęcie pod tytułem rozpoczęcie mojej muzycznej też drogi, którą no totalnie pokochałam i czuję się tutaj bardzo dobrze i nawet nie wiem, czy muzyka nie jest bliższa mojemu sercu, bo tutaj się czuję bardziej wolna, mogę być sobą, nikt mi nie mówi, jak mam śpiewać, co mam śpiewać i w jakim stylu. Ty też jak wchodzisz na scenę, to łączysz choreografię z... Tak. Czyli w sumie wszystkiego tak, po trochu. Tak, dokładnie, właśnie. A taniec. Dlaczego z Kubą Karasiem akurat złapaliście za piosenkę Nie mam dla ciebie miłości z Kubasa? Jesteś z nią jakoś szczególnie związana, czy co padło pomysłem tego coveru? No, to jakieś moje już... Jest związana bardzo mocno z moim sercem, ale nie będę o tym opowiadać. Natomiast bardzo lubię tą piosenkę i to fajnie nam się ją udało na nowo gdzieś tam bardziej w taki sposób imperialny pokazać, bo tam bardzo dużo instrumentów na żywo też dogrywaliśmy i smyczki i coś tam. No to jest utwór, który zawsze mnie wzrusza, jak go śpiewam na scenie. Ale nie wchodźmy w to. Lecimy dalej. Michał Żebrowski, jak tu siedział, powiedział, że za każdym sukcesem według niego stoi jakaś woda sodowa. Rozmawialiśmy trochę o niewidzialnych krokach. Przypomniała mi się w tym momencie piosenka Dawida Podsiadło. Chyba jesteś pierwszą osobą, która by ją zaraz po nim mogła śpiewać pod tytułem Trofea, na zasadzie, że dopiero właśnie kiedy wyjedziesz, możesz robić ten niewidzialny krok. Czy tak jak Dawid śpiewał,
też jakoś dziwnie tęskno jest ci wtedy za tym, co się dzieje tutaj na miejscu, za tą taką, za tym zgiełkiem, za jakimś takim pogilganiem troszeczkę swojego ego, że... Kiedy wyjeżdżam? Kiedy wracasz, kiedy wyjeżdżasz, myślisz o tym, że jednak fajnie jest być na swoim miejscu tutaj w Polsce. Zawsze się chce to, czego się nie ma, prawda? Nawet w takich przyziemnych... A miałaś już sodowej wody pełny zlew? Wydaje mi się, że nie uderzyła mi sodówa, bo miałam bardzo mądrą mamę. Znaczy mam. Mam bardzo mądrą miałaś mamę. Miałaś w tamtych momentach, w tamtych teraz momentach też chodzi mi o to. I takich ludzi wokół siebie, którzy na szczęście sprowadzali mnie na ziemię. Jakbym miała odfrunąć, to ja bym odfrunęła już jako ta nastolatka, wiesz, od samej rodzinki.pl. Już by mogło mi... Albo odfrunąć w momentach właśnie tych... kiedy te pierwsze imprezy i te no dosyć mocne doświadczenia jak na bardzo młodą osobę, wtedy mogłam otworzyć. Teraz już jestem naprawdę stabilnie chodzącą po ziemi kobietą i myślę, że mi to już nie grozi. Natomiast mam nadzieję przynajmniej. Mówią mi też to moi znajomi. Oni są moją taką wyrocznią, jeżeli chodzi o to. Ale a propos tego, co mówiłaś o Dawidzie, czasami mam takie coś, że Jezus, chcę już wyjechać za granicę, żeby po prostu trochę odetchnąć. Ale jak byłam w Nowym Jorku, zresztą z przyjaciółmi, jeszcze chwilę przed pandemią, byliśmy tam z 3 tygodnie, no i nagle, wiesz, chcesz się dostać do restauracji albo do klubu i po prostu musisz stać w tej kolejce. I nagle wtedy są takie momenty, kurde, w sumie to spoko. Fajnie mam w tej Polsce, że wiesz, nie muszę stać w tej kolejce i że mnie wszędzie zapraszają i tak dalej. I jest to miłe. I wtedy sobie tak nagle przypominam, o kurde, ja naprawdę nie żyję tak super normalnie, co nie? I to są rzeczy, to są takie przywileje oczywiście, które są miłe. I to łechce ego. Ale właśnie trzeba po prostu nadal trzymać się blisko ziemi. Masz szansę pogadać z 14-letnią sobą. Co byś sobie wtedy powiedziała w tamtym momencie, na początku tej drogi? Keep going. Czyli, że będzie dobrze. Tak. Ty zawsze byłaś optymistką? Nie bój się. Po prostu, żeby się nie bać. Po prostu idź, nie bój się i nie oglądaj się za innymi. To jest to, co to jest moja największa nauka. Po prostu iść przed siebie. Ale nie po trupach do celu, ale po prostu przestań się porównywać do innych. Bo ja kiedyś miałam takie, że zawsze dawało mi się, że jestem niewystarczająca, niewystarczająco dobra. Zawsze w konkursach drugie miejsce, wiesz, o co chodzi. I tak chciałam zawsze się przypodobać grupie, coś. I na szczęście się tego wyzbyłam po latach, ale też dzięki sukcesom różnym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Więc to bym powiedziała sobie, 14-letni, przestań się porównywać do innych. A czy jest coś z show biznesu takiego bardzo pozytywnego, co można z niego wyciągnąć? Coś takiego, co nie jest toksyczne, nie jest zepsute? Jeśli w ogóle uważasz, że cokolwiek jest, ale chyba tak wywnioskowałem, że... Show biznes jest bardzo zepsuty, oczywiście. Dlatego w życiu prywatnym, które staram się mocno oddzielać, jak Hannah Montana... A to ci życzę, żebyś była Miley Cyrus. Nie, ale wiesz, o czym mówię, że po prostu naprawdę swoją sferę prywatną zachowuję dla siebie. Nawet nie wrzucam za bardzo prywatnych jakichś momentów na social media. Staram się oddzielać od zawodowych. No właśnie dlatego nie przyjaźni się za bardzo z ludźmi z show biznesu, bo to jest naprawdę bardzo zepsute. I ci ludzie są naprawdę niektórzy odklejeni, kurna, od rzeczywistości. To jest niebywałe. Nie mówię o wszystkich, nie chcę generalizować, ale naprawdę czasem jak patrzę na te osoby, które wychodzą na te ścianki i coś tam, sobie myślę, kurna, naprawdę to są odklejeni. I życzę im tego, żeby czasem zeszli na ziemię. A jaką radę sobie dajesz na co dzień? Przyświecasz, budzisz się... Uśmiechasz do wątroby, nie wiem, marzysz o czymś. Jaką radę sobie dajesz na co dzień? Bo mówiłaś, że tej sobie kilka lat temu byś powiedziała keep going, a dzisiaj co sobie mówisz? Ja radę. Dziwne pytanie, nie wiem. Co afirmujesz sobie? Bo mówisz często o afirmacji. Mówię o tych, na pewno najpierw, bo zaczynam od tej wdzięczności. To jest baza, a potem rozmawiam sobie, wiesz, z górą. Każdy ma swojego Boga.
nie jest to istotne tak naprawdę jakiego. Ważne, że, żeby kogoś mieć. I rozmawiam sobie z tym, z tą moją górą o tym, żeby wspierał mnie po prostu w różnych moich kolejnych przedsięwzięciach i tak dalej. I zawsze staram się zachowywać spokój. To jest to, nad czym teraz pracuję. To, żeby nie dawać się wyprowadzać łatwo z równowagi. Może to nie jest rada, że próbuję jakoś ci odpowiedzieć na to pytanie, ale aktualnie próbuję zachować jakiś taki zen i ciągle, żeby mieć ten kontakt z ziemią, z rzeczywistością, z byciem tu i teraz. Bo ja niestety przez to, że ciągle się gdzieś za czymś biegnie, to zapomina się być tu i teraz, no nie? Więc to jest aktualnie to, nad czym pracuję. Żeby nie myśleć o tym ciągle, co będzie za chwilę, co będzie jutro, co będzie za rok, albo co było, tylko na tym, co się dzieje tu i teraz. Więc tak. A dlaczego rok 2023 będzie dla moim ciebie rokiem? Twoim rokiem? No, ja się ja jestem trochę czarownicą. Ja się roześmiałem, jak przeczytałem. Jestem czarownicą, dawaj. Jestem czarownicą. Ja, wiesz, wierzę w te wszystkie energetyczno... numerologicznych i tak dalej, taroty i tak dalej. Dobrze, no każdy ma coś. Nawet jeśli to jest placebo, ważne, że dla mnie działa. Ja mam 23 w dacie urodzenia, bo jest 23 grudnia. 23, a teraz mamy rok 2023, 23 to jest energia wiedźmia. Ja jestem wiedźmą. Tak, jestem wiedźmą. A wiedźma równa się wszystko wie. Co to oznacza? Nie, że jestem wszystko wiedząca, że jestem najmądrzejsza, tylko wszystko wie, czyli uważaj na słowa i uważaj na to, co myślisz, bo wszystko, co mówisz, się spełnia. I ja tak mam od dziecka. Wszystko, co sobie wymyśliłam w życiu i naprawdę w to uwierzyłam i to powiedziałam, się spełniło. I to były nieświadome afirmacje. Ja teraz jestem świadoma tego, a tego, jak czegoś chcę, to bardzo świadomie to afirmuję. Najlepiej w takim czasie dokonanym, czyli dziękuję, że zrobiłam to i to i to. A nie, że chciałabym zrobić coś tam, tylko dziękuję, że zrobiłam to. I już sobie to tak, wiesz, w głowie układam, jakby to się wydarzyło. I rzeczywiście teraz jest ten rok też wiedźmi, więc to po prostu będzie kombo. Ja ale ty czuję. Wyciągnęłaś tą kartę, czy wiesz, że to jest tobie pisane? Ale jaką kartę? No nie wiem, może wyciągnęłaś jakąś kartę spośród innych kart, to, że... To nie, ja tego nie wiedziałam od kart, ja to po prostu... Wiesz, czujesz z tych numerów. Tak, to po prostu ten numer... A twoja droga życia, jaki ma numer? Jestem 8. Okej. Okay. I co to oznacza? Kariera. Niestety. I też jestem koziorożcem, więc w ogóle kombo. Ale tak. Dlatego zawodowo nie mam się o co martwić. Okej. Okay. No to ja ci życzę, żebyś osiągnęła swój po prostu zen. Ważne, żeby to wierzyć, bo w to, jak wierzysz w to, zawsze się wszystko spełnia. No to zawsze dobrej powściągliwości, takiej pozytywnej we wszystkim i balansu tobie życzę. Moją dzisiejszą gościnią zza kulis była Julia Wieniawa. Pięknie dziękuję za szczerość, uśmiech i dobrą energię. Jeżeli możecie, oceniajcie naszą rozmowę, bo to pomaga pozycjonować treści. Trochę brzmi jak jakaś reklama taka wypowiedziana przy produktach RTV AGD, ale jednak mimo wszystko docieramy wtedy z tak fajnymi informacjami, jakie dała dzisiaj Julka do szerszego grona. Pięknie ci dziękuję jeszcze raz. Bardzo. Wam również dziękuję, jeśli zostaliście z nami do tego momentu. To był podcast Zza Kulis. Kłaniam się nisko. Max Ber i do usłyszenia. Dzięki. Zza Kulis w Chili Z.